Wow, dziewczyny, mamy szczęście. Będziemy jeść arbuzy. Chociaż mam na sobie kwadratowy znaczek. A ja trójkąt, kurczę. Tylko ja mam kółko, więc to ja mam tutaj szczęście. Myślę, że zrobimy z naszych arbuzów takie, jakich potrzebujemy, prawda, Jess? Tak, mamy wszystkie narzędzia. Pracujcie sobie, a ja w tym czasie będę jeść tego niesamowicie soczystego i pysznego arbuza. Mam nawet specjalny przyrząd do robienia kulek. A masz, rozprawię się z tobą. Dlaczego tak krzyczycie? Nie możecie jeść w spokoju, tak jak ja? Zmęczyłem się. Ja też nie mam siły na jedzenie. A ja już się najadłam. Chyba trafiliśmy do gry w kalmara. O nie, nienawidzę tych ciastek. Mam nadzieję, że wszyscy zostaniemy w grze. Najważniejsze, żeby się skupić i robić wszystko na spokojnie. No to zaczynamy. No szybciej, no zrób się kwadratem. Kurczę, głupia igła. Wracaj tu. No chodź. Hurra, mam ją. Teraz znów mogę rzeźbić. Wow, jak robisz to tak szybko? I tak równo. Mam koło. Jak je wyskrobać? Wiem, ciastko jest już okrągłe. Ja też mam kółko na koszulce, więc nie muszę nic robić. Świetnie. Gotowe. Ja też wygrałem. Widzicie to? Widzicie? O nie, mój herbatnik pokruszył się. Co ja teraz zrobię? Nie mam czasu. Wiem. Zak, chyba nie masz nic przeciwko, żebym pożyczyła twoje ciastko. Co ty robisz? Łamię ciastko, żeby nie przegrać. Nie wolno tak. Co ja mam zrobić? Nie chcę przegrać. Co robić? Zak, daj spokój. O nie! To niesprawiedliwe. Przecież to ja powinienem wygrać. Co to jest? Wygląda na to, że jakieś sosy i przyprawy? Pachnie naprawdę dziwnie. Chyba musimy sami stworzyć nasze kształty na talerzach. Tak, to będzie naprawdę obrzydliwe. Zgadzam się. Wy przynajmniej macie jakieś sosy, a ja przyprawę. Sam proszek. Ja mam musztardę. Myślę, że Andy jest tu jedynym, któremu się poszczęściło. Już mam kwadrat, to niesamowite. Jak udało ci się zrobić to tak szybko? Daj mi spróbować twojego sosu. To jest naprawdę dobre. Hej, zniszczyłaś mój kwadrat. Nie szkodzi, zrobisz sobie nowy. Przynajmniej masz coś o normalnym smaku. Ja też spróbuję. To jest naprawdę dobre. Co ty robisz? Teraz wszyscy macie już gotowe kształty poza mną, mimo że skończyłem jako pierwszy. Tak, to zabawne. Andy, to znaczy, że przegrałeś. Wow, ale to fajne. To kostka z galaretki. Ty masz sześcian, ja mam trójkąt. Wszystkie mamy farta, bo ja też mam gigantyczną galaretkę, tylko w kształcie kuli. Nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować. To jest niesamowite i takie miękkie. Yummy!
przykład? Oj, a co to jest? Jabłko? Wow, jeszcze jeden smakołyk w tej rundzie. Bardzo lubię jabłka. Fajnie. Mam nadzieję, że w moim trójkącie też będzie jakaś niespodzianka. I jest tylko jeden sposób, żeby się o tym przekonać. Co ty robisz? Po co ci piła? Chcę się dowiedzieć, co czeka na mnie w środku. No to zaczynamy. Co tam jest? Coś ciekawego? Zaraz się o tym przekonamy. Wygląda naprawdę smacznie. Yummy. Oj, dlaczego to jest takie twarde? To chyba nie jest do jedzenia. Oczywiście, że nie jest. To trójkątna kostka Rubika. Daj mi to. Teraz siedź i składaj. A ja zajmę się swoją kostką. Zastanawiam się, co dostanę. Muszę jak najszybciej się tego dowiedzieć. Chyba coś znalazłam. Tak, to słuchawki. AirPods. To dopiero fajny dodatek do galaretki. Ale niezła zabawa. Ja też chciałabym posłuchać muzyki. Tak? No to bierz słuchawkę, posłuchajmy razem. A Suzy wciąż nie może rozgryźć swojego trójkąta. Nie będziemy jej przeszkadzać. Jak to złożyć? Czerwony tutaj, zielony tutaj. Myślę, że gotowe. Tak, udało się. Ej, a gdzie jest Monika i Bella? Nieważne, i bez nich dałam radę. Dziewczyny, spójrzcie na to. Mamy wielką, pyszną pizzę, ale ekstra. Ale jej kawałki są trójkątne, więc jest moja. Właściwie to kiełbasa jest kwadratowa, więc ja zjem całą. Niepotrzebnie tracicie czas. Cała pizza jest tylko moja, bo jest okrągła, więc poradzę sobie z nią bez was. Nie martwcie się. Powiem wam, jak smakowała. Wygląda niesamowicie. Chci wózka. Nawet z przyjaciółmi się nie podzielisz. Jest pyszna. Uwielbiam pizzę. Chci wózka. Nawet z przyjaciółmi się nie podzielisz. Tym razem dostaliśmy kwadratowe ciasto, co oznacza, że całe jest dla mnie. Całe. Nieprawda. Jest prostokątne, nie kwadratowe, więc nie oszukuj. Każdy kwadrat jest prostokątem. Ale nie każdy prostokąt jest kwadratem, więc nie możesz go sam zjeść. Przestańcie się kłócić. Podzielę ciasto na trzy równe części i wytnę z każdego kawałka taki kształt, jaki chcemy. Patrzcie, jak fajnie. Zgadzam się, to genialny pomysł. Tak, Kate, jesteś taka mądra. Oczywiście, po co się kłócić? Teraz wszyscy zjemy w zgodzie. Wow, jakie śliczne małe kółeczka. A ja mam chyba ser. Jess, spójrz, moje okulary są okrągłe, a moje jedzenie trójkątne. Czy to nie zabawne? Jeszcze jak, Kate? Chyba powinnam się trochę odświeżyć i zrobić sobie maseczkę z ogórka. To niezły pomysł, a ja sobie coś przekąszę. Boże, te nachosy są takie dobre! Nie rozumiem, z czego tak się cieszycie. Ja mam zwykły ser. Przypalone ciasto? A ja mam słodkie orzeszki. Zielona sałata, ohyda. I tak to jest lepsze niż to ciasto. Tylko mnie się poszczęściło. Uwielbiam słodkie orzeszki. Jess, nie miałabym nic przeciwko wymianie. Chcesz? Oczywiście. Bardzo ci dziękuję, Jess. Wygląda na to, że w środku orzecha jest dużo skondensowanego mleka. Jest pyszny. Biedna Betty, widzę, że jesteś smutna. Może chciałabyś spróbować mojej sałaty? Chętnie, pachnie świeżo. Smakuje o wiele bardziej niż ta spalenizna. Wielkie trójkątne opakowanie lodów. Nigdy w życiu nie widziałam czegoś takiego. Mam takie samo, tylko kwadratowe. Moja okrągła porcja wygląda najlepiej. Co to jest?
Wygląda jak plastelina. Emma, wiem! Musimy zrobić łyżkę, którą będziemy jeść lody. To będzie wymagało trochę pracy. Jak ci idzie, Zak? Świetnie, udało mi się. Spójrzcie na tę idealną łyżkę. Super sobie poradziłeś, Zak. Brawo! Emma, ja postaramy się powtórzyć twój sukces. Co o tym myślisz? Wyszło całkiem nieźle. Wszyscy dobrze się spisaliśmy, gratulacje. Wreszcie możemy zacząć jeść lody. Ja pierwszy. Hej, co się stało? Chyba utknęła mi łyżka. Za nic nie mogę jej wyjąć. Ojej, a mnie się wydaje, że wziąłeś po prostu zbyt duży kawałek. Wygląda apetycznie. Masz rację, Suzy, jest pyszny. Wierzę ci, ledwo mogę utrzymać ślinę. No i proszę, już prawie skończyłem. Dlaczego tu jest tak zimno? Zamarzam! Wyglądasz jak lodowa rzeźba. Ostrożnie, Zak! Kawałki lodu na nas lecą. Naprawdę boli, przestań! Wystarczy! Sorry, to wszystko przez lody. Jest mi naprawdę zimno. Myślę, że wystarczy mi na dziś, teraz wy. Okay. Jestem gotowa. Przy okazji mam świetny plan. Muszę założyć moje różowe okulary. Wspaniale, pasują ci, wyglądasz bardzo modnie. Tu nie chodzi o modę, okulary ochronią moje oczy przed tą lampą. Co ty robisz, Emma? Podgrzewam swoje lody, żeby nie zamarznąć jak Zak. Gotowe. A teraz masz białe plamy na twarzy. To śmieszne. No cóż, nie przewidziałam tego. Okay. I tak nic nie jest w stanie zepsuć mi humoru. Mam pysznego szejka o smaku truskawkowym. Super, to naprawdę był genialny plan. Wypiłam. No Suzy, teraz ty. Jestem gotowa. Pokażę wam, jak jeść lody. Jestem w tym profesjonalistką. Właśnie wpadłam na świetny pomysł. Umieszczę lody w rożku. Uwielbiam je. Są takie chrupiące. To będzie świetne połączenie. Potrzebuję więcej lodowych kulek. Nie będę sobie żałować. Ale dużo kulek. Tylko to wszystko może runąć. Nie martw się, Zak. Wiem, co robię. Czas na porządne orzeźwienie, bo tyle energii poświęciłam na zrobienie tego deseru. Rożek jest tak chrupiący, jak lubię. Ojej, lody chyba zaczynają się chwiać. A nie mówiłem? Ostrzegałem cię, że to może się źle skończyć. Nic się nie stało. Zostało mi nawet trochę lodów, więc jest super. Kwadratowe gumy, no ekstra. A ja mam kapustę. W porównaniu ze mną macie prawdziwe szczęście. Czy tylko mi się wydaje, czy to naprawdę jest głowa ryby? Sorry, Kate, nie mam czasu, żeby to sprawdzić. Nie mogę się doczekać, żeby spróbować moją gumę. W takim razie sama się nią zajmę. Tylko ja i ona, jeden na jednego. Jess, cześć, masz towarzystwo. To obrzydliwe, zabierz to ode mnie natychmiast. No to płyniemy do Betty. Kate, przestań mnie straszyć. I wystarczy się wygłupiać, jedz co dostałaś. Dobra, dobra, widzę, że nie znacie się na żartach. Fu, to jest ohydne. Nie chcę więcej. Ojej, zamknij buzię, strasznie śmierdzi. I weź moją gumę, powinna pomóc. Dzięki, Betty. Właśnie o to mi chodziło. Jest pyszna. Guma jest zdecydowanie lepsza niż ryba. Wygląda na to, że mamy kilka nowych produktów. Chyba to ketchup, a u mnie przyprawy, ale jeszcze nie rozgryzłam jakie. No to trzeba to rozgryźć. Ja na pewno mam ketchup. Jest całkiem niezły, nawet mi smakuje. Masz cały brudny nos. Nie wiem, o co wam chodzi. Daj spokój, to nawet śmiesznie wygląda. Ciekawe, jakie przyprawy dostałam. Mam nadzieję, że nie są zbyt ostre. Czas spróbować i upewnić się, czy na pewno. O nie, to papryczka chili. Mój język płonie. Jess, pospiesz się i podaj mi swój talerz. Co to, majonez? Będzie idealny. Tylko jedno kiwi? To przecież tak mało. Jestem zła. Dlaczego dostałam kwadratowego arbuza? Takie w ogóle istnieją? Nie wiem, co wam się tak nie podoba. Ja bardzo cieszę się z truskawek. Lili, masz najmniejszą porcję, więc zaczynasz. A jeśli to kiwi będzie zbyt kwaśne? Bardzo bym tego nie chciała. Będę musiała spróbować, żeby się przekonać. Ta skórka jest paskudna.
Obrzydliwa. Nie chcę więcej. Przestańcie się ze mnie nabijać, to nie jest zabawne. Dobra, wezmę łyżkę i zjem tylko miąższ. Jestem pewna, że mi posmakuje. No dobra, to próbuję. Jak na razie jest okej. To jest naprawdę smaczne. Dlaczego nie jadłam go tak od samego początku? Brawo, świetnie się spisałaś. Teraz kolejna Suzy. Na szczęście nie będę musiała niczego wymyślać. Truskawki są pyszne same w sobie. Yummy. Jakie są czyste i takie słodkie. Po prostu wspaniałe. Brakuje mi słów, by wyrazić swój zachwyt. Chcę więcej i więcej. Truskawek jest tak dużo, że nie mieszczą mi się w ustach. Może nie powinna się tak spieszyć. To wygląda obrzydliwie. Co to? Jakieś dziwne uczucie. To szybułki! Zapomniałam je wypluć. Mogłaś się odwrócić, zanim zdecydowałaś się to zrobić. Przepraszam, nie pomyślałam. Kate, zajmij się swoim arbuzem. Masz rację, to dobry pomysł. Ale nie mam pojęcia, jak go zjeść. Spróbuję to zrobić gołymi rękami. Wygląda na to, że nie dostałam arbuza, tylko ciasto. Tak, w środku znajduje się krem i biszkopt. Co za szczęście. Jestem prawdziwą farciarą. O mój Boże, jakie to jest dobre. Palce lizać. Ja też mam ochotę na słodycze. Kate, poczęstuj nas, proszę. Dobra, dobra, pokrójmy tort na kawałki. Ojej, a gdzie się podział nóż? Dopiero co tutaj był? Nie rozumiem. Co za pech? Utknął w suficie. Co teraz zrobimy? Nie martwcie się, poradzę sobie z tym. Kate, zaczekaj, może nie trzeba. No dobra. Pomocy, spadam! No proszę, mówiłam, żebyś tego nie robiła. Nic się nie stało, jestem tylko posiniaczona. Wow, mam jeszcze tak dużo kremu na twarzy, świetnie. I jeszcze coś na nosie. Jestem szczęśliwa. A co z nami? Kawałek tortilli? Makaron? Rożek z lodami. Super, miałam więcej szczęścia niż wy. Jest taki ładny, jestem pewna, że jego smak mnie nie zawiedzie. I co ja mam zrobić z tą suchą tortillą? Nie mam pojęcia. Uwierz mi, Betty, że suchy makaron też mnie stresuje. Boże, jaki jest twardy. Jestem duchem. To jedyne zastosowanie, jakie znalazłam dla tego placka. A teraz można go zjeść. Jesteś taka zabawna, Betty. Kwadratowy kawałek buraka, kurze jajko i świeża bułka. Znów mam farta. Uwielbiam jedzenie o trójkątnym kształcie. Myślę, że to surowe jajko. A mój burak jest bez smaku. Przykro mi, że znowu nie macie szczęścia, ale nie denerwujcie się, już coś wymyśliłam. Pospiesz się, Kate, bo inaczej będę musiała zjeść surowe jajka, a to nie jest nic przyjemnego. Fu, co za obrzydliwość. Gotowe. Moją trójkątną bułkę zamieniłam na kwadratową. To oznacza, że Betty może ją zjeść. To bardzo miło z twojej strony. Bardzo dziękuję. Bułka jest pyszna. Ja też chyba coś wymyśliłam. Wyobrażę sobie, że to pyszne smoothie. Wygląda na to, że nie będzie łatwo, bo jajka są po prostu paskudne. Proszę bardzo, Jess. Zrobiłam okrągłą bułkę. Częstuj się. To niesamowite, bardzo dziękuję. Czekoladowe ciasteczka z mlekiem. Wspaniale, mam takie szczęście. Nie tylko ty, Kate. Spójrz, ile ja mam ciastek. Ja też. Ale co tam stoi obok? Tabasco? To zła wiadomość. A ja mam sok z cytryny. Wygląda na to, że tylko Kate ma prawdziwe szczęście. Masz rację, Andy. Nie ma czasu do stracenia. Chcę spróbować moich smakołyków. Uważam, że ciastka i mleko to idealne połączenie. O tak, po prostu rewelacja. Ciastka nasączone mlekiem. Ja też chętnie bym spróbowała. Co powiesz na małą wymianę, Kate? Nie ma mowy. Naprawdę myślisz, że wymieniłabym mleko na tabasco? Może nas po prostu poczęstujesz? Albo sam spróbuję. Kurczę, ciastko było tuż pod moim nosem.
O nie, skończyło się. Dlaczego tak szybko? Będę musiała dopić samo mleko. To też nie takie złe. Czyli teraz moja kolej. No dalej. Zacznij od soku cytryny. Dzięki za radę, Kate. Ja po prostu nie mam ochoty pić tej kwasoty. Może ciastko uratuje sytuację i sprawi, że sok będzie nieco słodszy? Jakoś mi się nie wydaje. Masz rację. Jest bardzo kwaśne. Nie mogę tego jeść. Takie są zasady. Nie możesz się zatrzymać, Andy. Nie licz na litość. Jedyne, co możemy zrobić, to dać ci troszeczkę wody. Wystarczy, to nie jest śmieszne. A my uważamy, że nawet bardzo. Proponuję kontynuować. Mary, teraz twoja kolej. Boję się, że ten sos jest bardzo ostry. Nawet nie wiem, czy dam radę to zjeść. Mam nadzieję, że ciastka pomogą w moich trudnościach. Życzę ci powodzenia, ale coś mi mówi, że będzie to bardzo trudne. Niestety też tak myślę, ale nie mam wyjścia. Będę musiała spróbować. To wygląda strasznie. Dobra, nie będę zwlekać, tylko włożę to do ust. Ciastka smakują fajnie i są chrupiące, ale jest mi bardzo gorąco! O Boże, ja płonę! Nie spodziewałam się tego. Biedactwo. Trochę potrwa, zanim dojdzie do siebie. To jednak na plus. Nikt nie powstrzyma mnie przed zjedzeniem reszty ciastek. Dobrze, że nie wypiłam całego mleka. Przyda się. Jakie to pyszne. Jestem gotowa, aby sprawdzić moje danie jako pierwsza. To burger! Jest idealny, ma okrągły kształt. Takie jedzenie odpowiada mi w 100%. Jestem pewna, że ten burger będzie smakował wyśmienicie. Jest super, chcę więcej, nie mogę przestać. To jest takie uzależniające. Mój apetyt rośnie z każdym kęsem. O nie, nie mogę uwierzyć własnym oczom. To karaluch. Chyba wyczuł resztki jedzenia. Muszę skorzystać z okazji. Chodź tu, kolego. Powiedzcie, że ja śnię. To karaluch. O nie, na moim burgerze jest karaluch. To nie daje ci prawa do rzucania we mnie swoimi resztkami. Piec ostrożniej. Przepraszam, Mary, nerwy mi puściły. Zak, wiem, że to twoja sprawka. Porozmawiamy o tym innym razem. W tej chwili muszę się zabrać za gumę. Spójrzcie, po prostu idealny kwadrat. Właśnie to, czego potrzebuję. Czas spróbować. Jestem pewny, że będzie pysznie. Życzcie mi powodzenia. Zak, przestań się wygłupiać. Nie robi to na nas wrażenia. No i dobra. Nie wiem, dlaczego wy jesteście takie nudne. Może to dlatego, że nie macie gumy. O właśnie, zazdrościcie mi. Na waszym miejscu też bym sobie zazdrościł. Zak, lepiej żuj z zamkniętymi ustami. Mamy dość słuchania tych bzdur. Okej, wymyślę coś ciekawszego. A co powiecie na to? Złapię te wszystkie gumy ustami. Fajnie, co? Nie patrzyłyście? Przepraszam, nie miałyśmy czasu. Może chociaż ogromny balon was zaskoczy. Kurczę, nie daję rady go napompować. Brakuje mi powietrza. Muszę złapać porządny oddech. Dajcie mi jeszcze jedną szansę, na pewno się uda. Zrobię to. Kurczę, przypadkowo wyplułem gumę. Nie trzeba było się wygłupiać, ostrzegałyśmy cię. Ale to dobra wiadomość, teraz wreszcie mogę skosztować moich smakołyków. A przy okazji, gdybyście się nie zorientowali, to na czosy. Są takie chrupiące. Świetnie, uwielbiam to, przydałaby się dokładka. Lepiej spójrz w lustro. O co wam chodzi? Nie rozumiem. Hurra, mamy nowe jedzenie, chcę być pierwszy. To czekolada, nawet nie mogłem o tym marzyć. Ekstra. Ja też bym chciała coś słodkiego. Sorry, Monika, ale ta płytka jest kwadratowa, czyli pasuje tylko do mnie. Uwielbiam czekoladę z orzechami. Poczęstuj nas, proszę. Ręce precz od mojego jedzenia, nic wam nie dam. Mary, lepiej zobacz, co jest pod twoim kloszem. No i zobaczę. Fuj, jak to śmierdzi. To ser z pleśnią. Pospiesz się i zjedz to, bo wszyscy się udusimy. Mówisz poważnie? Ale ja nie chcę go wkładać do ust.
Kawałek jest trójkątny, więc musisz go zjeść. Masz rację, nie można się sobą kłócić. Boże, ten zapach sprawia, że jest mi tak niedobrze. Z trudem udało mi się wziąć malutki kęs. Chyba nie bardzo ci posmakowało. Mało powiedziane. Jedz, musisz to zjeść do ostatniego okruszka. Tak lepiej. Teraz ja muszę umyć ręce. Niepotrzebnie to zrobiłeś, Zak. To może się źle skończyć. Niedobrze mi. Co za beknięcie. Śmierdzi jeszcze gorzej niż ser. O tak, Monika, masz rację. No proszę, mówiłam, że nie trzeba było tego robić. Swoją drogą ze spinaczem do ubrań na nosie jest całkiem znośnie. Chyba zrobiło się troszeczkę świeżej. Mogę wrócić na swoje miejsce. Najwyższy czas. Muszę dowiedzieć się, co kryje się pod pokrywką. Moje ulubione chipsy. Co za niespodzianka. Puszka jest chyba pełna. Co za szczęście. Zaczynaj, Monika, szybko. Trochę mnie tu nie było. Co się dzieje? Otworzyłam paczkę chipsów. Spójrzcie na nie. Wyglądają świetnie. Tylko, że to nie do końca wygląda jak koło. Muszę coś wymyślić. Mam pomysł. Mam nadzieję, że się sprawdzi. Co ty kombinujesz, Monika? Nic nie rozumiem. Bądź cierpliwy, Zak. Już niedługo zobaczysz wyjątkową budowlę, której autorem będę ja. I co to ma być? Koło zbudowane z chipsów. Zabieraj swoje brudne ręce. To dla mnie. Zobaczcie, teraz chipsy pasują do mnie idealnie. Świetny pomysł, Monika. No, zaskoczyłaś mnie. Gdybyście tylko wiedzieli, jakie to jest pyszne. Uwierz mi, dowiemy się. Monika, ty zaczynasz. O nie, to prawdziwy kłujący kaktus. Rzeczywiście, współczuję ci. Nie przeciągajmy, zaczynaj. Moglibyście się zlitować i pozwolić mi wyrzucić go do kosza. W dodatku kłułam się w palec. Super, jak niby mam go jeść, skoro nie mogę go nawet dotknąć? Chwila, chyba wiem. Muszę zrobić mu fryzurę i usunąć wszystkie igły. Po tym zabiegu kaktus wcale nie będzie groźny. Całkiem dobrze ci idzie, tak trzymaj. No i gotowe, teraz mogę skosztować tego kaktusa. Życzcie mi powodzenia. Nie jestem pewna, czy będzie mi smakować. Chyba miałam rację, to bardzo gorzkie. Chcę to wszystko wypluć. Nie wytrzymam. To obrzydliwe. Przepraszam, nie mogłam już tego wytrzymać. Ej, ostrożnie, nie musisz na nas pluć. Okej, teraz twoja kolej, Zak. Sprawdźmy. Kanapka, co za niespodzianka. To o wiele lepsze niż kaktus. W końcu kwadratowe jedzenie jest najsmaczniejsze. Sami się dzisiaj o tym przekonaliście. Nie będę się spieszył, w przeciwieństwie do niektórych. Wiem, co to są dobre maniery. Przed jedzeniem trzeba zawiązać serwetkę, żeby się nie pobrudzić. I wziąć sztućce. Chwileczkę, coś jest nie tak. Niech pomyślę. No właśnie, brakuje sosu. Ketchup będzie w sam raz. Wcisnę go do środka. Dzięki temu kanapka będzie bardziej soczysta. Zak, no jedz w końcu. Mamy dość czekania. Przestańcie, zrelaksujcie się i cieszcie się chwilą. Nie wiem, co jest nie tak. Dlaczego nie mogę pokroić tej kanapki? Sztućce pewnie są tępe. Właściwie to nie tylko sztućce. Może mu pomożemy? Ja będę go trzymać. A ty wpychaj kanapkę. Co wy robicie? To barbarzyństwo! Będę się na was skarżył! Dlaczego? Tylko troszeczkę ci pomogłyśmy. No, chyba macie rację, dzięki. Mary, zostało tylko twoje jedzenie. Lodowy rożek. Super. Stój! Przyjrzyjmy się temu kształtowi. Jak widać, lody są okrągłe, więc to do mnie pasuje. Przepraszam, muszę je zjeść. Jak to możliwe? Lody były pod moim kloszem. Co ty robisz, Mary? Poprawiam niefortunny błąd i zmieniam kształt lodów. Wow, topią się! To genialny plan. Dzięki za wsparcie, Zak. Przykro mi, Monika, ale te lody już do ciebie nie pasują. Mają teraz trójkątny kształt. Jak to smakuje? Są po prostu świetne. Nie na darmo włożyłam w to tyle wysiłku. Ci wózka, mogłabyś się ze mną podzielić.
Ja też nie miałbym nic przeciwko temu, żeby spróbować. Sorry, ale już nic nie zostało.